Wydaje mi się, że nic ci nie jest. Rodzisz. Przyj! Piu, piu, piu! Gratulacje! Zostałaś mamą. Sny czasami są takie dziwne. Klaro, pomóż siostrze posprzątać. Wyprowadź psa na zewnątrz. Zrób pranie. A już miało być tak dobrze. To zaczyna być męczące. Jasne, mam na to sposób. Udam ciążę, wsuwając poduszkę pod spód koszulki. Jestem wykończona. Klaro, dlaczego nie sprzątasz? Czy oślepłaś? Jestem w ciąży. Co? Będę ciocią? Nie mogę się doczekać, by przekazać mamie wiadomości. Nie mów jej jeszcze. Zaskoczymy ją później. Cicho. Ups. Nie mogę się doczekać, by opiekować się dziećmi. Klaro, twój brzuszek urósł. To bliźnięta. Będzie dwoje dzieci. Jestem dwa razy szczęśliwsza. To jest myśl. Muszę zrobić prezent dla Klary. Pudełko dla bliźniaczek. Zamawiam. Tu jest. Siostro, to dla ciebie. To miłe z twojej strony. Pokażę ci, co mam. Butelki dla niemowląt? Karmienie bliźniąt będzie bardzo wygodne. To są smoczki. A co tam? A co to ma być? Grzechotki. O, ludzie. To spodoba się dzieciom. Cóż, muszę iść. Harmonogram sprzątania domu. Dziś moja kolej. W ogóle nie mam na to ochoty. O, już wiem. Jestem taka wykończona. Bolą mnie plecy. Zapomnij o sprzątaniu, siostro. Nie możesz teraz za dużo pracować. Dziękuję, sis. Oj, upadł mi chrupek. To nic wielkiego. Zrobię to. Jeszcze jeden. Więcej. Mogłabyś być mniejszą fleją. Ale to dobre. W sumie wiem, jak pomóc Klarze. To sprawi, że jedzenie będzie wygodniejsze i zrobi mniej bałaganu. Nieźle. Teraz mogę się zrelaksować. Włączę moją ulubioną grę. Co? Głupi kołnierz. Hej, pozwól mi zagrać. Nie. Marysiu, błagam cię. To dla dziecka. Jak chcesz. Trzymaj. Ja poczytam czasopismo. To nowy numer? Chcę to przejrzeć. Proszę bardzo. Dzięki. Rzecz w tym, że czytanie i granie w tym samym czasie jest wyzwaniem. Wiesz co? Jestem spragniona. Oto twoja kola. Robi się duszno. Powietrze jest za suche. Znacznie lepiej. Dzięki. Ciąża jest taka wygodna. Przypomnienie? USG? Co to ma być? Umówiłam cię na spotkanie. Nie ma za co. Powodzenia, poczekam na zewnątrz. Co ja mam teraz zrobić? Uspokój się. Zobaczmy, jak radzi sobie twoje maleństwo. Jestem zdezorientowana. Maszyna musi szwankować. Masz rację. Trzeba to naprawić. Nie spieszy się. Moja sztuczka się sprawdziła. I jak? Sama zobacz. Nie tak wyobrażałam sobie USG. Jestem wyczerpana. Pójdę spać. Mam problem z zaśnięciem. Brzuch stoi na przeszkodzie. Co mam zrobić, siostro? Wiem, co może ci pomóc. Tkanina, igła i szczypta wyobraźni. Poduszka ciążowa jest gotowa. Klara śpi? Jednorożec pozwoli ci spać jak dziecko. Z tym, że teraz ja nie mam koca. Ona chrapie tak głośno. Nie zniosę tego. No już. Dość, obudź się, Klaro. Halo! Wiarygodne. Co? Poduszka, a nie brzuszek? Oszukała mnie. Będzie tego żałować. A, moja poduszka. Gdzie jesteś, Marysiu? Czego żąda jej wysokość?
Śniadanie do łóżka. Pewnie. Wybieraj. Warzywa. Zdecydowanie odpadają. Czekolada. Tak. Bo na myślę banan. Płatki śniadaniowe. I jogurt. Masz to jak w banku. To będzie idealne śniadanie dla kłamczucha. Smacznego. Mieszanie składników w pożywny napój. To śniadanie mistrzów. Kolego, będzie śniadanko. Smacznego, siostro. A co to jest? Chcesz trochę? Co to za ochyctwo? To hicior wśród kobiet w ciąży. O, dzięki. Fuj. Świetna wiadomość. Zapisałam cię na zajęcia dla przyszłych mam. Jak słodko. Dzięki. Czy teraz zaczynamy? Dłonie. A, to ty. Za chwilę. Śpioszki, butelki, torby na pieluchy, grzechotki i chusta dla dziecka. Twoja kolej. Spróbuję. Udało mi się? To totalna porażka. Zaraz będziemy przewijać dziecko. To nie jest wyzwanie. Gotowe. Teraz ty. Myślę, że dam sobie radę. O, ludzie! Przecież to nie jest prawdziwe dziecko. Dobra robota. Zdałaś test. Pokażę ci kilka ruchów dla dolnej części pleców. Jest to kluczowe dla kobiet w ciąży. Czy to jest zgodne z konwencją praw człowieka? Wolałabym sobie pójść. Dziękuję, Karolino. Zawsze do usług. Mam dla ciebie prezent. To koszulka. Wielkie dzięki. Pasuje jak ulał. Zróbmy sobie selfie. Ty to zrób. Oj, upuściłam telefon. No to użyjmy twojego. Jest rozładowany. Sorki. No dobrze. Zróbmy prawdziwą sesję zdjęciową. Uśmiech. Nie wygląda dobrze. Następna próba. Kolejna klapa. Jeszcze raz. O, daj spokój. Sabotujesz to. Nie ruszaj się. Prawie skończyłam. Chwileczkę. Portret jest gotowy. Starałam się. Wspaniale. Podoba ci się? Zaraz to sprzątnę. Ups, rozmazałam farby. Mój błąd. Ktoś dzwoni do drzwi. Otworzę. Co to jest? Moje zamówienie zostało dostarczone. Nowa fantazyjna sukienka. To było moje marzenie. O nie. W niedalekiej przyszłości będziesz potrzebować większej sukienki. Masz rację. Przymierzę ją później. Zmieniłam zdanie. Będę to nosić. Mam bilety na koncert muzyki klasycznej. Słodko. Fenomenalne. Czy ty zasnęłaś? Przegapisz wszystko. No dobrze. Mogę prosić cię na chwilę? Moja siostra jest w ciąży. Zagraj dla niej. Co tu się dzieje? Cieszę się sztuką, sis. Klaro, gdzie jest twój test ciążowy? A zdjęcie USG? Czy aby na pewno jesteś w ciąży? Możemy porozmawiać później? Nie wykpi się z tego. To wina śniadania. Gdzie jest Marysia? Śpiączka? Klara. Siostro, o nie. Co się stało? Nie możesz się stresować. Nawet nie jestem w ciąży. Tak myślałam. Upsik. Powiem mamie. Proszę, wybacz mi. No dobra. Ale chcę dostać chipsy. Niech ci będzie. To wszystko, o co prosiłaś? Pyszne. Ktoś był głodny. Cześć, mamo. Dziewczyny, dziś jest wspaniały dzień. Idziemy do dentysty. Super. O, nie. Zaczynajmy. Klara? Doskonale. Dobra dziewczyna, możesz iść. Marysia? Otwórz usta szerzej. Marysiu, proszę, otwórz usta. Marysia nie chce pokazywać swoich krzywych zębów. Zajmę się nimi. Proszę, od razu lepiej. W końcu poskromiła te zęby. Mamo!
te dzieciaki. Zapomniałam klucza. Masz go? Poszukam. Mam pomysł. Potrzebuję drutu. Gdzie on jest? Marysiu, przestań! Zrobię wytrych. Ale Marysia mocno się skupia. Znalazłam klucze. Dlaczego nie powiedziałaś tego wcześniej? Twoje zęby muszą być czyste. Jeśli szczoteczka do zębów utknęła w aparacie, bardzo trudno jest ją wyjąć. Przepraszam, nie chciałam. Ale dobre. O nie, mama nadchodzi. Marysiu, co to jest? Przekąski i cukierki. Nie możesz jeść słodyczy. Pora na drastyczne środki. Gotowe. Muszę to zabrać. O nie, gumki recepturki. Jej zęby tego nie lubią. Podziękujesz mi później. Co sądzisz? Kolor jest świetny. Nie ma ochroniarza. Wszystkie pieniądze będą moje. Złodziej! Oj, gumki. Złodziej zostaje unieruchomiony i rozbrojony. Nigdzie nie pójdziesz. Wow, dobra robota. Bardzo dziękujemy za pomoc w aresztowaniu niebezpiecznego przestępcy. Dostajesz tę odznakę policyjną. Dziękuję. To my dziękujemy. Uwierzycie w to? Dostałam policyjną odznakę, osobiste podziękowania od policjantów, a to wszystko było w telewizji. Wow, moja dziewczynka, jestem taki dumny. Rozpoczęłam nowy trend na TikToku. Aparaty ortodontyczne są fajne, nawet gdy utknęła w nich sałata. Wow, to robi wrażenie. Jesteś bohaterką. Kto zaczyna? Niech zdecyduje los. Ty! Moja waga się nie zmieniła. Moja kolej. Co? To przez mój aparat. Tak, tak, sobie powtarzaj. Rozumiem. To przez aparat. Ups. Marysia występuje. Jej umiejętności gry na gumkach są imponujące. Co to było? Brawo, Marysiu! Byłaś wspaniała! No klaszczcie! Dzięki! To była tylko improwizacja. Smacznego! Siostry jedzą sałatkę na lunch. Masz coś w zębach. Ha, ha! O! Zły aparat Marysi zrobił jej podły psikus. Ha! Spójrz na siebie! Sprawdźmy plan. Marysiu, znowu się spóźniasz. Przepraszam, pomyliłam sale lekcyjne. Uśmiech Marysi przyciąga wszystkie magnesy na tablicy. O nie. Ha, ha. To było śmieszne. Nie, nie było. Zaproszenie na imprezę? Wow! Muszę wymyślić strój. Marysiu, nie jesteś jeszcze ubrana? Idziesz tak. Jak chcesz. Zapomniałam kolczyków. Co? Gdzie jest moja biżuteria? Marysiu! Ups. Guma to świetny pomysł. A co ze mną? Smacznego, złotko. Dzięki, kochanie. Zasłużyłeś na całusa. Ups. Wielkie dzięki. Jedziemy do Paryża. Nareszcie! Wieża Eiffla. Możesz w to uwierzyć? I francuskie rogaliki. Pycha! Ostatnie wyzwanie. Biegiem.
Kontrola bezpieczeństwa. Idź. Teraz ty. O nie, nie wchodzisz. To tylko mój aparat. Nie, wracaj tam. A tobie życzymy miłego lotu. To nie fair. Nie mogę pozwolić, żeby bilet się zmarnował. Marysia zostaje na lotnisku, czeka na siostrę. Wciąż czeka i czeka. Co tak leżysz? Kupiłam dla ciebie pamiątkę. Magnes z krosantem. Oj, przykleił się do aparatu ortodontycznego. Wybacz. Ale to jest pyszne. Chcesz spróbować? Dziękuję. Świetny ruch. Lubisz koktajle? O, tak. Chcesz spróbować? Lepiej nie. Jedzenie! Papu! Smacznego. Dzięki. Mamo, a co ty jesz? Ja? Zobaczmy. Oto sałata. I pomidor. Mam wiele rzeczy w swoim aparacie. Smacznego. No, na co czekacie? Już nie mamy apetytu. Ten silny magnes, który wynalazłem, został wystrzelony w kosmos. Wow! Przyciągnie każdy metalowy przedmiot. O nie! Marysiu! Mój aparat ortodontyczny! I to przełomowe wydarzenie ma miejsce już teraz! Trzymaj się mocno! Nie odlatuj! O nie! Nie utrzymaliśmy jej! Marysiu! A więc to jest kosmos. Co za sen. W sklepie każda siostra wybiera to, co zechce. Klara może kupić dużo przekąsek. A biedna Marysia musi dbać o swój aparat. Wybiera kilka rodzajów pasty do zębów i szczoteczek. Dziewczyny mają wszystko, czego potrzebowały. Przyjęcie nie idzie zbyt dobrze. Goście zaraz się rozejdą. Hej! To miejsce nie jest zbyt fajne. Ale mam pomysł. Latarka? Marysiu, uśmiechnij się! Światło rozkręci imprezę. Już nikt nie chce wychodzić. Hej, co jest? Włączcie światła. Przepraszam, zachciało mi się pić. Zrobimy sobie selfie? Pewnie. Wygląda dobrze? Jestem doskonała. A ja znowu jestem wielką plamą. Tak jak na wszystkich zdjęciach. O, moje oczy! Potrzebuję okularów. Więcej okularów! Marysiu! Zamknij usta! Dziękuję. Od razu lepiej. Czy już jest ranek? Pokój wygląda zupełnie inaczej. To dziwne. Pobudka? Nie, dziękuję. Ten makijaż jest dziwny. To brokat? Cóż, moje zęby muszą być czyste bez względu na wszystko. Mycie zębów. Ani mi się śni. Kup jedną, a drugą dostaniesz za darmo? Doskonale! Dziewczyny, znalazłam dla was koszulę. Przymierzcie je! Koszule są identyczne, ale bliźniaczki wcale, a wcale.
Bliźniaczki szykują się na zajęcia. Piórnik? Tak. Myślę, że to ci się przyda. A może i nie? Oczywiście, że tak. Podręcznik. I kilka ciężarków. Zaczynamy. Och, jest strasznie ciężka. Ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia. Brałam tylko jedną książkę. Klaro, już jestem. Wyjdź. On już przyszedł. Jak wyglądam? Muszę poprawić fryzurę. Doskonale. O, Klara idzie na randkę. Tak być nie może. Posiedź sobie w łazience. O nie, drzwi się zablokowały. Co mam teraz zrobić? Cześć! Podoba ci się mój nowy wygląd? Jest nietypowy. Otwieraj w tej chwili. Nawet magia nie pomaga. To by było na tyle z randki. Zamknij oczy. Niespodzianka! Zabawka dla mnie? Jejku! Niech mi ktoś pomoże! Gotowa? Ruszamy! Zabawne, co? To dość śmieszne! Pokażę wam naprawdę dowcipny filmik. Proszę! Oj, Klaro, nie smuć się! Klara śni słodkie sny, ale Marysia nie może spać. Zmieńmy ustawienia alarmu. Gotowe. Co? Czy to już ranek? Jest trzecia nad ranem. Ach, Marysiu, gdzie jest twój budzik? Jest ostry. Muszę użyć mojej głowy. Też tak umiem. Sytuacja robi się napięta. Telefon nie radzi sobie z ciśnieniem. To twoja wina. Ojejku, nie chciałam. Myślę, że szampon zadziała. Czas na prysznic. Po prostu pożyczę szlafrok od Klary. Hej, mamo, przyszłam porysować. Co ty robisz, Marysiu? Skąd wiedziałaś, że to ja? Masz aparat. A teraz wyczyść lodówkę. Dzięki za strój. Pomogę ci. W ten sposób dostałem się na naszą uczelnię. Czy to nie wspaniałe? Zaraz wracam. Pewnie sprawdzę telefon. O, wróciłaś. Szybko się przebrałaś. Przepraszam, muszę odebrać. Puściłaś telefon. Co? Hej. Wow, jak to zrobiłaś? Znowu ktoś dzwoni. Ach, nawet o tym nie myśl. Znowu poszła. Ja też powinienem iść. To ciasteczko jest pyszne. To mój chłopak. Nie, bo mój. Ja biorę faceta, ty dostajesz ciastko. Chciałabyś. No nie. To szaleństwo. Kolejna nudna książka. Moja siostra potrzebuje przerwy. Hej, dlaczego przewróciłaś stronę? Dobrze, sama tego chciałaś. A masz. Auć, co to było? Dziewczyny, znowu się kłócicie? Ja czytam. A ja robię porządki. Wspaniale, moje aniołki. Ach, było blisko. Mamo, gdzie jest moje kieszonkowe? Kieszonkowe? Proszę. Mamo, czy mogę dostać trochę pieniędzy? Ty też. Trzymaj.
Mamo, daj mi kasy. Serio? Dopiero co dostałaś. Tak, to zadziałało. Klara śni. Pomocy! Ha, ha, ha! Czego się boisz? Aha, pomocy! To był dziwny sen. To był tylko sen. Są urodziny taty. Zróbmy dla niego coś miłego. Może. Mąka. Cebula jest zdrowa. Dodajmy jajko. I ostrą papryczkę. Oraz mleko. Teraz wymieszać. Ohyda. Gotowe. 100 lat, 100 lat. Oto twój tort. Pomyśl życzenie. Każdy dostanie swój kawałek. Ale to jest dobre. Czy to cebula? A, to smakuje dziwnie. Możesz wziąć mój kawałek, słonko. I mój też. To najlepsze urodziny w życiu. Jeszcze jeden szczegół i moje arcydzieło będzie gotowe. Ojejku! Doskonale. Muszę zrobić zdjęcie. Po prostu je nieco poprawię. O, idzie Klara. O nie, co za katastrofa. Mój obraz jest zniszczony. Kupiec już przyszedł. No to już po mnie. Dzień dobry. Czy mogę rzucić okiem? Co to? To jest... perfekcyjne. Biorę go. Czy tyle wystarczy? Dziękuję. Jestem bogata. Świetnie się z tobą bawiłam. Serio? Zaraz wracam. Wyglądasz inaczej. Aha. To mój chłopak. On mnie lubi bardziej. Jest mój. A właśnie, że nie. Bliźniaczki nie przestaną. Wystarczy. Mam już dość. Wychodzę. Odszedł. A tak bardzo go lubiłam. Będzie dobrze. Nie płacz. Serio? Oczywiście. Obiecuję. Miłość to magia.